wrapped in the brown Christmas tree. Holy shit! To jest właśnie to. Końcówka podkładu i po prostu pryszcza także masakra i oczywiście uwaliłam sobie cały sweter. A nie lubię go prać, bo to jest wełna i muszę go prać ręcznie i wiecie, o Jezu. Nie jestem zadowolona. Postanowiłam, że się przebieram, moi drodzy, i ogólnie ubrałam ten właśnie taki zimowo-świąteczny sweterek, no bo w sumie przecież dzisiaj są Mikołajki, no to dlaczego by właśnie nie mieć takiego zimowego sweterka na poprawkę humoru? Niestety prezentu sama sobie nie kupię. Nie w tym roku. Ale na przyszły rok mam zaplanowany super prezent. A pod warunkiem oczywiście, że znajdę pracę, no bo jak na razie idzie mi strasznie, strasznie bardzo, bardzo źle, więc wiecie, no nie jestem ogólnie z tego faktu zadowolona. No tutaj jakby, wiecie, też mogę podziękować bardzo serdecznie pewnym osobom, dokładniej dwóm, więc wiecie, no ogólnie tak, powiem wam tak, TikTok powiedział mi w tamtym tygodniu, że najgorszym dniem grudnia będzie 7 grudnia, więc to jest jutro, no więc zobaczymy, powiem wam po prostu, czy to był rzeczywiście najgorszy dzień, czy też nie, no ale się okaże. Ten podkład z L'Oreal odkładam, bo słuchajcie, on już tam jest naprawdę na takiej resztówce, a on tak pryszcze, nie chcę mieć tutaj, mam już całe lustro uwalone, będę sprzątała dzisiaj, ale no nie chcę mieć po prostu tego, wiecie, wszystkiego uwalonego i tak dalej, więc mam to gdzieś i przechodzę do tych dwóch, które też są już końcóweczkami. Wyciągnęłam ten podkład, którego niezbyt lubię, Wanda Match od Eveliny. I myślę sobie, że po prostu będę go jeszcze mieszać z rimmelem. No i tak powoli, powoli się kończą moje zapasy podkładów. Mam nadzieję, że do wakacji je wszystkie zużyję i dzięki temu będę mogła testować nowe. Słuchajcie, jak jest naprawdę zimno. Jest, to teraz pokazuje mi akurat w aucie minus 1,5 stopnia, ale powiem wam, że jest... taki wiatr bardzo zimny, no nie, jest zbyt przyjemnie. Ja właśnie jadę zawieźć choiny do mojego brata, znaczy podrzucić sobie tak naprawdę. Boże, coś się tak zrobiłam z brwiami. No nienawidzę robić brwi i właśnie to jest to, że bardzo, bardzo mocno potrzebuję iść na brwi, bardzo mocno. Ale wiecie, no stuwa na drodze nie leży i... dobra, nieważne. Nie będziemy rozmawiać temat pieniędzy, bo się teraz się zdenerwuję. W każdym razie bardzo zimno jest i już szczerze powiedziawszy czekam bardzo mocno, żeby były święta i żebym mogła zacząć odliczanie do wakacji, do ciepełka, które ja po prostu kocham i ubóstwiam. Stwierdziłam, że skoro są Mikołajki, to będę dzisiaj chodzić w świątecznym sweterku. Ogólnie byłam w lumpie i też wam pokażę, co w lumpie upolowałam. Ogólnie powiem wam tak, ja bardzo lubię lumpeksy, ale zazwyczaj osoby, które pracują w tych lumpeksach, no są takie po prostu, wiecie... Dzisiaj są Mikołajki, a ja piję cały czas herbatę z kubka M&M'sa. To jest kubek, który kupiliśmy będąc w Londynie i w M&M'sach właśnie. Był strasznie drogi, bo 15 funtów. Ale jest fajny, jest duży. No super jest. Ogólnie troszeczkę żałujemy, że nie wzięliśmy dwóch. No ale może kiedyś jeszcze będziemy w UK. Dobra, pokażę wam szalone zakupy. Bartosz ma oczywiście taki problem zatokowy, zatem zużywa chusteczki hurtowo, a była promka akurat na chusteczki. Więc mam aż 3 opakowania. Spokojnie, one się nie zmarnują, one się na pewno przydadzą. Oj, przepraszam. Kolejną rzeczą jest jakże iście ciekawe ziemniaki i malinki. Malinki były w dobrej cenie, bo ostatnio to po prostu szaleństwo z cenami malin. Także wiecie,
No ale dobra. I tak jak Wam powiedziałam wcześniej, byłam w lumpie. I ogólnie właśnie te panie w lumpie, bo nie wiem czy dokończyłam, one wiecie co, one są tam takie bardzo, bardzo neutralne. I to nie jest tylko problem tego lumpeksu, w którym byłam i do którego chodzę. Tylko po prostu tak ogólnie, że te panie są takie ani to zadowolone, ani niezadowolone, takie neutralne, ale takie, no kurczę, powiem Wam szczerze, że średnio przyjemne odczucie ja mam. Ja zawsze staram się tam, wiecie, tak miło i w ogóle, ale one takie, nie rób tego, po co to robisz, do widzenia. No, takie, wiecie, odczucie po prostu człowiek ma. Ale słuchajcie, udało mi się upolować dwie pijamy. Dwie pijamy, rozumiecie? I fajnie, bo moje piżamy są w stanie tragicznym już i właśnie ciągle sobie obiecuję, że kupię jakąś piżamkę. No ale teraz patrzcie, fantastyczne piżama w żonkile, czyli taka no wiosenna. Tutaj są długie spodnie, bo ogólnie wiecie, ja w okresie jesienno-zimowym muszę mieć wszystko długie, bo w naszym domu jest naprawdę zimno, więc no trzeba być ciepło ubranym. No i do tego jest góra, a góra to koszula. Co tam się znowu zadziało? Boże święty. A góra to koszula na guziczki, taka wiecie, troszeczkę elegancka, takie LO, nie? Troszkę. Nie, no żartuję oczywiście, nie? Także to idzie do prania oczywiście, wszystko. Drugi zestaw piżamkowy to jest taki już cieplejszy, bo ten materiał jest taki, on jest bawełniany, ale jakby bardziej śliski. Co? Dobra, nie wiem co on tam napisał, ja muszę jeszcze raz co przeczytać na spokojnie. To jest jakiś long? I to jest taka koszula i ona jakby jest lekko taka, znaczy nie, nie, ona jest grubsza po prostu, chciałam powiedzieć lekko polarowa, ale ona nie jest polarowa, ale zobaczcie jaki ma ładny wzór, bardzo fajny i to też jest taka, wiecie, to jest koszula, nawet ma kieszonkę, o jak słodko, kieszoneczka i spodzienki. Tylko one będą trochę krótsze dla mnie, ale to nic, fajne, fajnie, że mają ten, no, sznurek, super. I słuchajcie, te dwie piżamy były po 8 zł, a wszyscy, którzy kupują piżamki, myślę, że doskonale wiedzą, że piżamy są naprawdę bardzo drogie i ja nie kupuję raczej piżamek, bo mnie strzela cholera, jak patrzę na cenę. Będąc w lumpie oczywiście przeszłam się po swetrach, ponieważ myślałam, że znajdę jakiś fajny, wiecie, taki świąteczny, fajny, świąteczny, śmieszny sweterek, ale oczywiście w naszych lumpach nie ma takich rzeczy. To nie jest pierwszy raz, bo to jest już któryś raz z kolei, jak ja szukam, któryś rok z kolei, jak ja szukam sweterków świątecznych. W tamtym roku mi się udało tylko jeden upolować. No i oczywiście będę go nosić, to nie jest tak, że nie, właśnie będę go nosiła, ale chciałam jakiś taki śmieszny kubkowaty, ale nie było. No i dobra, wzięłam sobie taki oto czerwony, chociaż tutaj w kamerze jest bardziej czerwony, a on jest takiego może ciemnego wina. I to jest, słuchajcie, taka marka Biencorf i to jest rozmiar XXL, więc on jest bardzo duży, ale ta metka jest taka pożółknięta, więc myślę, że to jest dosyć stary sweter, ale on ma 100% lamb wool, czyli on jest o Boże, wełniany, o to mi chodziło, chciałam to powiedzieć, że on jest wełniany, więc naprawdę fajna sprawa. Czekajcie, 100%? Tak, 100%, no. Tutaj. Tak, 100% lamb wool i jeszcze jedną rzecz wzięłam, bo nie mam takiej spódniczki. Spódniczka jeansowa czarna. Fajna, bardzo fajna. Wszystko kosztowało dzisiaj 8 zł. A, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Koszula, na którą polowałam już bardzo, bardzo długi czas. I to jest koszula od Nexta, rozmiar XL.
Ale ona, no i znowu kamera przekłamuje kolor, ale ona jest fajna. Jaka ona jest porządna. To był taki szybki haul zakupowy z Lumpa. A teraz zabieram się za ogarnianie. Układam sobie właśnie pudzelki. Mam tutaj, jak widzicie, Big Bena i powiem Wam szczerze, że najpierw chciałam ułożyć niebo, ale przerosło mnie trochę. No i układam sobie właśnie tutaj most i tutaj ten budyneczek i ten, a Big Bena sobie będę układać później. Ojej, ja przepraszam. W tle leci Lucy. No a tutaj mamy oczywiście, nawet dobrze mi idzie, powiem Wam szczerze. Trochę tam, wiecie, muszę poukładać, poprzekładać, ale idzie mi całkiem okej. Bartuś dostał od Mikołaja, pokaż co dostałeś. Kinder Joy, ale nie tak daleko, wysoko znaczy się. Jesteśmy ciekawi co tutaj będzie. Czy będzie DC? Albo Joker był najfajniejszy. Chcę Jokera. Ale nie wiem. Zobaczymy. Tutaj będzie? Nie, tu będzie. Tak. Wydobyła mnie głowa, a muszę działać naprawdę szybko. Wybieram nowość. Ja już wiem. Ty już wiesz? Jest Joker! Ale Mikołaj miał cela, co? No. Ale ja cię. Lubisz postać Jokera? Lubię. Lubisz, ja wiedziałam, że ty lubisz. Możesz sobie postawić na biurko. Patrzcie. Ale Mikołaj trafił z tym Jokerem. Naprawdę, kurde. Albo możesz sobie powiesić w samochodzie. Nie wiem, czy to widać, ale śnieg pada. O. Niestety. Tutaj miasto trochę poszalało. Tego nie było w tamtym roku. Szkoda, że nie ma napisu tutaj. O. Pach, pach. Nasza betonoza. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie 7 grudnia. Słuchajcie, śnieg do nas zawitał. Nie jest, słuchajcie, mocno zimno, ale jest taki wiatr przeszywający. Bardzo się cieszę, że pomogłam Mikołajowi wybrać prezent dla mojego bratanka. Bo Mikołaj tak już mocno naciskał, żeby właśnie te prezenty wybrać, więc cieszę się, że się udało. I słuchajcie, powiem Wam, że nie było to łatwe, ale się udało. Ogólnie byłam też w aptece i w aptece zostawiłam 74 zł, rozumiecie to? 74 zł od groma, a kupiłam 4 rzeczy, więc bardzo, bardzo dużo. Nie skomentuję tego. No i teraz jadę na zakupy do Biedronki, do Paszczy Lwa. Jak ja mam tam jechać, słuchajcie, to robi mi się słabo, jeżeli mam być szczera. Bardzo nie lubię Biedronki, naprawdę, nie lubię, no nie lubię tego sklepu ogólnie, ale w naszym rejonie są tylko 3 Biedronki, netto 2 razy, a w netto jest bardzo drogo i Polo jest daleko od nas, zresztą ja jakoś też za Polo nie przepadam, no ale powiem Wam szczerze, że tak trochę brakuje tego Lidla, ja wiecie, jak teraz jestem na tym bezrobociu, tam od czasu do czasu do tego Lidla jeżdżę do Lubawy i muszę przyznać, że tam jest całkiem fajnie, więc szkoda, że nie ma takiego Lidla u nas. No trudno. Dobra, jedziemy do Paszczy Lwa. Biedronka wita. O Jezu, wróciłam do domu, słuchajcie. Jest godzina 10:45. Nie pytajcie, kiedy to minęło, bo to jest po prostu jakaś masakra. Wstawiam sobie wodę cieplutką, ponieważ niestety, ale... Wczoraj po południu złapał mnie pęcherz i wiecie co, powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, ale naprawdę od roku czasu mam co chwilę problemy z pęcherzem. Jak lecieliśmy do Londynu, to było w marcu, zobaczcie, początek roku, dzisiaj jest grudzień,
Jak leciliśmy w marcu do Londynu, to powiem wam szczerze, że to po prostu była tragedia, bo w sobotę, w poniedziałek wylatowaliśmy, a w sobotę ja się zwijałam, po prostu wiecie, tak mnie paliło i w ogóle. Całe szczęście udało się uzyskać antybiotyk, więc super. I powiem wam szczerze, że no jeszcze ten antybiotyk mam. I wczoraj patrzę, mam 4 tabletki i jedną tabletkę wzięłam, ale rzeczywiście od razu pomogło. I dzisiaj też jeszcze wezmę właśnie, ale zostaną mi tylko 2 tabletki, więc no. Ale ten Cipronex, coś takiego i to naprawdę jest bardzo dobre, no i dlatego dzisiaj właśnie byłam też w aptece i zostawiłam kupę kasy. Powiem wam szczerze, że to jest po prostu szok, jak kosmiczne są ceny. Słuchajcie, tutaj mam krewetki, 200 gramów i tu jest dosłownie, ja nie wiem, czy Bartek będzie zadowolony z tego, że jest tego tak mało, ale miałam zapisane 200 gramów, więc 200 gramów wzięłam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 krewetek, słuchajcie, 15 zł. Tak, moi drodzy. Dobra, pokażę wam. Tak już wam mówiłam, zakup Mikołajowi pomogłam w zakupie prezentu dla młodego. No ale jeszcze byłam w mojej ukochanej Biedronce. Szczerze jej nienawidzę. No nienawidzę zakupu w Biedronce, no ale nic o to nie poradzimy, tak naprawdę. Teraz tak, co fantastyczne zakupy. Szebula, 5 sztuk. Pieczarki, El Pomodoro, makaron penne, ponieważ staram się przyzwyczaić do makaronów. Ja ogólnie nie lubię jeść makaronów, bo ja mam szczerze, że nie jestem makaronową osobą i na przykład jak byliśmy we Włoszech w Rzymie z Bartoszem, no to właśnie Bartek jadł non-stop makarony różnego rodzaju, a ja nie. Ja jadłam głównie tiramisu albo coś z pistacją. I tak samo jak byłyśmy w Mediolanie, to też tak było, nie? Ja nie jadłam żadnej pasty, chociaż dobra, następnym razem jak będę. I no niestety mój wyjazd do Włoch się oddala i to tak dosyć mocno. Miałyśmy plany z koleżanką, żeby po prostu lecieć, ale no niestety tego nie widzę, co mnie bardzo, bardzo smuci, no ale trudno. Życie jest jakie jest, pojadę kiedy indziej, prawda? No. Kupiłam śmietanę, bo potrzebuję, zaraz będę robić ciastka, masełko, bo też potrzebuję do tego, do ciastek. Wzięłam nadprogramowo, Bartku, jak to oglądasz, to widzisz nadprogramowo, wzięłam Ajax do podłóg, bo nie mamy żadnego płynu do podłóg, a jednak one ładnie pachną, to jest, o matko, Fête de Fleur, po francusku, czy po niemiecku, co to w ogóle jest po niemiecku, co to ma być, Biedronki po niemiecku? Maślanka, bo dostałam taki rozkaz, żeby ją kupić. Zobaczymy, czy ją wybijesz, staruszku. 3 kefiry, bo Bartek jest fanem kefirów. Wiecie, białko! Ja wzięłam mleko też nadprogramowo, bo nie mam mleka, bo dzisiaj zużyłam, a czasami lubię. Ser Grana Padano, czyli taka trochę imitacja dla nas parmigiano. Co jeszcze? Do lodówki coś tu jeszcze? Nie, chyba. A, tamto, dobra. Fasola czerwona. Ja bardzo lubię czerwoną fasolę. Czerwona cebula i bazylia. Zapsuniałam bazylię tak, żeby mi nie zmarzła, bo wiecie, ta chwila mogłoby zmarznąć, a po co bez sensu, żeby mi to zmarzło. I coś jeszcze. A, i dwa promka na dezodoranty. Jeden kosztował 20 zł, a drugi był za złotówkę. Bardzo ładne zapachy, świeże, idealne. Powiem wam szczerze, że ja mam od Calvina Kleina, co mi Bartek kupił w tamtym roku, bo w tamtym roku kupował, czy w tym, nie pamiętam. W każdym razie, wiecie, ja używam perfumów dosyć dużo, ale te bardzo ładnie pachną. Ja wiem, że one nie będą jakieś super trwałe, ale ładnie pachną. Tak świeżo, no, takie świeżutkie. Także fajne, takie dwa, różowy i fioletowy. A wiecie, co jest w ogóle w tym wszystkim najlepsze? Że ja od 2 tygodni mam przygotowane stroje, które chciałabym nagrać jako propozycje wigilijne i nie mogę się zebrać. No nie mogę się zebrać, słuchajcie, no masakra. Ale no dobra, muszę, no ogólnie chciałam to zrobić dzisiaj, bo wiecie, na przykład mojej mamy nie ma, więc mogę to zrobić u niej, bo u niej jest lepsze światło. Ale chcę w końcu zrobić te ciasteczka. I po prostu nie wiem, co mam zacząć robić, naprawdę nie wiem. Wypiłam moją herbatkę i wodę i rozgrzałam się bardzo mocno, powiem wam szczerze, że aż za mocno. I teraz tak, oglądam właśnie vloga dziewczyn Love and Great Shoes i słuchajcie, ogólnie to mam polewkę z... Ojej, o! Nie, ja muszę iść. Mam polewkę ogólnie z ludzi. Słuchajcie, bo dziewczyny po prostu, no...
Domniemam, że 99% ich filmów na YouTubie to są filmy sponsorowane. I jakby ja nie mam kompletnie żadnego z tym problemu. Dziewczyny, to jest ich praca i one poświęcają temu bardzo dużo czasu. Słuchajcie, nagrywanie filmów, rolek, treści, to nie jest taki hop-siup, naprawdę. Uwierzcie mi, że to nie jest taki hop-siup. Ja jestem tutaj totalnym laikiem i wiecie, nie wiążę z... Ja to dlaczego ja robię takie, dlaczego ja robię te treści? No bo powiem Wam szczerze, że przyjemnie jest zrobić coś tylko tak dla siebie, mając po prostu gdzieś, co myślą inni. Wiecie, ja wiem doskonale, że dużo osób wie o tym, że ja nagrywam. Jakie są ich opinie i ten? Nie wiem. Nie wiem, bo ja o tym nie gadam. Ja nie chodzę i nie gadam o tym, że kręcę sobie tam vlogi, czy nagrywam różne rzeczy na YouTube'a, bo to jest coś, co jest dla mnie i jakby nie nastawiam się tutaj na to, że ja to będzie moja praca. No bo nie będzie, słuchajcie, to nie są te czasy. To wiecie, tutaj trzeba, żeby się wybić na YouTubie, to trzeba mieć, no nie oszukujmy się, worek pieniędzy. I po prostu trzeba mieć dobrą gadkę, trzeba mieć dobry wygląd, trzeba się pokazywać w różnych miejscach i tak dalej, wiecie. Ja po pierwsze nie mam worka pieniędzy, nie mam super wyglądu, nie mam figury modelki, nie pokazuję się nie wiadomo gdzie, jestem człowiekiem, no mogę to powiedzieć, biednym człowiekiem po prostu, tak, ale żyjącym na takim poziomie, że nie chodzę głodna, o, powiem Wam tak. Wiadomo, że jakbym pracowała, to też byłoby troszeczkę może inaczej. No, ale ogólnie nie ma tragedii, choć do tej tragedii się coraz bardziej zbliżam. No, ale tak jak mówiłam, to mogę podziękować dwóm osobom, w szczególności dwóm osobom. Ale to już jest nieważne. Mam ogromny, ogromny żal do tych osób i szczerze, z całego serca mogę to powiedzieć, że życzę im źle, co jest okropne i ja to wiem. Ale nie jestem w stanie myśleć o tych osobach pozytywnie i no nie mogę. Po prostu ja mam taki charakter, że jak ktoś mnie bardzo mocno irytuje i bardzo mocno tego kogoś nie lubię, to nie jestem w stanie życzyć mu jakoś super dobrze. No sorry, taka jestem. No i wiecie, wracając do tych dziewczyn Love and Great Shoes, no i oczywiście pierwszy komentarz, który mi się po prostu rzucił, bo wrzuciły tam vlogmasa z Krakowa i coś tam tego typu, że szkoda, że tak mało Krakowa, a tak dużo reklamy. No. Jeżeli tak Ci bardzo to przeszkadza, to po prostu nie oglądaj tego, tak? No kurde. Wiecie, żeby one mogły dalej robić to, co robią, a robią dobrze te filmiki. Ja uwielbiam ich dziewczyny, bo one są bardzo profesjonalne, bardzo estetyczne filmiki robią, mają świetne wyczucie stylu, czy to w domu, czy to po prostu strój. No to jak Ci to przeszkadza, to nie oglądaj, tak? Albo jak naprawdę tak zazdrościsz, no to po prostu rzeczywiście chwyć za tą kamerę i postaraj się złapać te 100 tysięcy obserwatorów. Powiem Ci tak, nierealne. No chyba, że po prostu, wiesz, będziesz mieć kupę kasy, że będziesz reklamować takie drogie marki i tak dalej. Ale normalny taki Kowalski, typu ja, czy najprawdopodobniej ty, koleżanko, no to nie jesteśmy w stanie się w żaden sposób wybić. No nie i jeszcze raz nie. Dobra. Mam tutaj taki drugi telefon, mamy taki telefon, wiecie, kuchenny, w którym to... O Jezu, co tu się stało, bo tutaj ktoś do mnie pisze, jakiś chłopak na Instagramie. I po prostu to jest taki telefon, na którym... jak się nazywa? Bartek ogląda filmy, ja też czasami z tego korzystam. I tu właśnie jest taki przepis, słuchajcie, ze strony hubs.pl. Kruche maślane ciasteczka i one są bardzo proste. A mi osobiście bardzo smakują i właśnie to dzisiaj chcę zrobić. No nie mogę się zebrać do tych pierników. Nie mogę. Dobra, bo ja gadam znowu dużo i znowu będzie długi vlog. Robimy ciastka. Okej, okay, jeszcze mam tutaj troszeczkę masy i tutaj, ale zobaczcie, ładnie. Ogólnie te ciasteczka są mega proste i mega smaczne, polecam, naprawdę bardzo dobre. Zobaczmy, jak to wygląda w piekarniku. O, proszę bardzo, tak wyglądają, przepięknie pachną.
No super, super. Chyba nawet je troszeczkę ustroję, tak myślę, jak mi się będzie chciało. Robimy test na żywo ciasteczka. Takie cieniutkie mi wyszły maślane. Obłędne. Pycha. Naprawdę pycha. O, słuchajcie, trochę ozdobiłem moje te ciasteczka. Tutaj jeszcze mam trochę nieozdobionych, ale te sobie zrobię takie, o, troszeczkę powiedzmy, że ładniejsze. Pa, pa. Proszę bardzo, taki obiadek zrobił Bartuś. Tu są kreweteczki, makaron, penne, grane padano, tak? No zobaczymy. I pomidory, właśnie to jest najgorsze. A oglądam Lucyfera i układam pudle. Dało mi się ułożyć dużą część parlamentu. Znowu kończę tego vloga w tym samym miejscu przed komputerem, ale powiem wam szczerze po prostu, że no nic się ciekawego nie działo, wiecie, po prostu siedziałam, układałam puzzle, potem siedziałam z Bartkiem, Bartek jest trochę chory, także wiecie, no tak jakoś po prostu ten dzień minął, a teraz siedzę przed komputerem i tak, to co było w poniedziałek, to oczywiście jest porażka, żadna nowość. No już trochę mi się pomysły kończą, jeżeli mam być szczera. No dobra, widzimy się w następnych odcinkach.